No siema wszystkim, z tej strony Kalo 4, jest ze mną dzisiaj Kosiara. Witam bardzo serdecznie. No i witamy was w kolejnym odcinku z gry Destiny. No i moi drodzy, z tej okazji, że do lutego, chyba do 22, jeżeli się nie mylę, jest darmowy dodatek. Będziemy po prostu wraz tutaj z Kosiarą lecieć z główną kampanią. Więc tu nie przedłużając, po prostu udamy się nie na Księżyc, tylko do splątanego brzegu. Chcemy po prostu wykonać tutaj tą kampanię. Do tej aktywności przypisana jest zbyt wysoka liczba graczy, wybierz inną aktywność. No kurwa, czy kiedykolwiek to aktywuje? Jak przypisana jest zbyt duża aktywność? Zróbmy wyrzuć członka zespołu na chwilę. A to jest kariera jednoosobowa. To musisz wybrać coś innego w takim razie. Znaczy to i tak Kami musimy zrobić. No to kiedy indziej w takim razie? No chyba na live, wiecie co? Myślę, że to po prostu na live zrobimy. A teraz wraz z Kosiarą. Teraz zobaczymy musisz jakie mamy. Znowu dodać. No już tak robię właśnie. O, wszystko mi ogólnie wywaliło. Zaprosić do drużyny ogniowej. Dobra. Wraz z Kosiarą, tu mamy teraz fajny tryb. O. Zadania. I tu by było nowe światło? Nie nowe światło. Pokonaj dowolnego bossa na playliście nocnych szturmów. To jest w dodatku. Kurde, z czego to było? O, możemy zrobić sezon zagubionych, zobaczmy. Przestań śledzić, odwiedź Adę. I chyba to w końcu są te punkty. Nie, to w tą stronę musimy lecieć. No chyba dzisiaj nie będzie strzelania, wiecie co? Że tu mamy jakieś punkty jeszcze w wieży do zrobienia, jakieś stare zadania. A ja oczywiście źle poszłem. A ty poszłeś za mną. No idę za tobą, bo ja nie mam wyświetlonego punktu. Ha, nie masz w ogóle wyświetlonego punktu. Jestem ciekawy, czy się w takim razie misję będzie zaliczać. Tu. Okej. Coraz głębiej. Schodzimy. Beskitu coraz głębiej. O, i tu coś jest. Robotaju. Zanim otworzyłam drzwi przed strażnikami, patrzyłam, jak miotacie się w swoim współistnieniu. Straty nie spowalniały waszego pochodu zniszczenia. Czerwona. Miała jakąś robotę, czy nie? Członka straży, nie mam pojęcia, co tu będzie, wiesz? Bo ja przy zleceniach nic nie mam zaznaczonego u niej. Myślałam, że łatwo się otrząsać. Ale ty nie masz nawet teraz gadki? Nie potraficie przejść niczym. Zajebiście. Teraz, w tej godzinie ciemności, przyznaję, że zazdroszczę wam zawziętości. Mhm. Czarna zbrojownia miała. Nie wiem, czy ty tego solo już nie robiłeś, nie pamiętasz. Nie. Wróciła ciemność i nasza obrona upadła, moja praca zdała się na nic. Uwaga ludzkości skupiła się na gwiazdach, a kuźnie przepadły. Jeśli chcę zachować spuściznę zbrojowni, muszę zbudować coś nowego. Zbiegowie upadłych z Europy mówią... Coś ona ci gada, czy nie? No, cały czas. ...nad programowaniem materii. Wierzę, że to może być nowy początek zbrojowni. To nie jest jakaś zbrojownia, wiesz? Straży przed niej, co tylko mogłam. Ale nie wszędzie mam dostęp. Europa pozostaje niebezpieczna. Ja mam tylko witam i koniec. Światła. Musisz wejść do placówek Braytech i pobrać dane ręcznie. Musisz wejść do placówek Braytech i pobrać tego dane ręcznie. Okej, akceptuję to. Wow, nowy etap. Losowy cel. Czyli to jest też jakaś ala chyba instancja. Teraz poszukamy i zobaczymy co to jest.
O, ale to jest drogie. No. A na to mnie stać? Stać mnie na to. Tylko, że to jest chyba i tak gorsze od tego, co ja już posiadam. Tutaj. Czemu nie działa? A spróbuj teraz z nią zagadać. Wejdź w misję i masz coś takiego jak zadania, nie? No to ja nie mam tylko zlecenia, pancerz i wymiana materiału. Ale to powinno być sezonowe. No to nie mam tego. Masz zadania, nowe światło. Posłuchaj mnie. No patrzę na misję przecież. Na zadania. No. No i masz po lewo koronkę, tak? No mam. I wybierz chyba trzecią albo czwartą. Przekute światło. Sezon zagubionych powinieneś mieć. No to przykro mi, ale nie mam. Okej, więc kurwa nie wiem, co to znaczy już. Zabezpiecz przyczółek na Europie. Ukończ zadanie Próg Ciemności. To idziemy w takim razie, wykonamy to zadanie. Może ty już wcześniej tutaj byłeś, ty nie zwiedzałeś tej wieży? Nie, pierwszy raz tutaj jestem. On mi tutaj każe po prostu udać się teraz do... Dokąd mi się każesz teraz udać? Do Europy? Kampania poza światłem. Europa. Okej, no ale tu mamy się udać. Próg ciemności. Wykonaj misję Próg O, ciemności. teraz mi pokazuje, że rozpoczynamy misję. Tak? O, przynajmniej tyle. Trochę jest późno, ale... Ludu ostatniego miasta. O. Spadł na nas druzgocący cios. Nasi zwiadowcy potwierdzili, że Io, Mars, Tytan i Merkury zniknęły. Nie wiemy dlaczego. Straciliśmy kontakt z zastępczynią naczelnika Sloan i skrybą Genzymu Asherem Mirem. Rozsyłamy strażników po całym układzie, by znaleźć odpowiedzi, a po ich zdobyciu ułożymy plan. Tymczasem prosimy wszystkich cywili pozbawionych światła o pozostanie w obrębie murów miasta pod ochroną wędrowca. Nie traćcie nadziei. Ludzkość dzięki sile solidarności, dzięki niezłomności i wzajemnej pomocy przetrwała już nie jeden koszmar. Bądźcie silni. Bądźcie dzielni. Wędrowiec czuwa. Jakbyście słyszeli jakieś pukania, czy i tak dalej, to musicie mi wybaczyć, bo dopiero co skończyłem tak naprawdę obiad jeść. Dobra, i akurat to pamiętam z poprzedniej gry, więc chyba powoli wiem, gdzie dokładnie będziemy teraz. Jak to będzie naprawdę, to się będę bardzo cieszył. Ale uwaga! Musimy wykonać misję. Zobaczymy, co to będzie dokładnie za misja. Pam, param, param. Ci się jeszcze też ładuje? Ta. O Jezus. Przeproś. Nie przepraszam. Przeproś. Przeproś dla widza. No. No to dobra, to przepraszam. Widziałam okropieństwa zrodzone w Jak dla widza, to ciemności. przepraszam. Dobra, teraz cicho, bo znowu. Z każdą chwilą są coraz bliżej. To jest z tego nowego dodatku chyba, poza światłem. Moja przyszłość nie zaczyna się tutaj, ale twoja tak. Czas wyjść poza światło. Wszystko zaczyna się od odprysku. Jaki fajny. Albo nie?
Myślałem, że to jakiś taki, wiecie, stworek, taki gnomek. To jednak był robot. No. Z czterema łapami. No, dlatego mówię, już nie jest fajny. Ma więcej chyba niż cztery. O, tak się naprawia komputery w dzisiejszych czasach. Moi przyjaciele, wszyscy jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie. Ziemia, wielka maszyna, Lixni i ludzkość. Ciemność jest wśród nas. Wszyscy jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie. Moja rasa musi przetrwać. Proszę, przyślijcie pomoc. Nie zostało wiele czasu. Fajny ma głosik. Pomocy! Ktokolwiek! Dobra. Postrzelamy czy nie postrzelamy dzisiaj? No. Więcej ekranu ładowania niż ty. Kurwa, co to za jakieś uwagi? Też ci wyskoczył pasek? To jest głos naszego bohatera. Do. Nie. Już mam filmik odpalony. Tak. Ja też. O to, że wciąż stawiamy czoła ciemności i nigdy nie udaje się nam jej powstrzymać. Jesteśmy bezsilni. Odbieram sygnał SOS. Ktoś ma powody. Moi przyjaciele, wszyscy jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie. Farix ma sporo na sumieniu. Ciemność jest wśród nas. Prześlę wiadomość do zawali. Nie, czekaj. Skąd dochodzi sygnał? Chwila z Europy. Nie ma to jak nazwać planeta Europa, nie? Ciekawa nazwa. No i duża. Sygnał SOS Variksa dochodzi zza tej góry. Jest. Lepiej się pośpieszmy. Let's go! Czyli trochę postrzelamy dzisiaj. Nie ten skrót klawiszowy. No poczekaj, ej. Którym było nitro? Nie tym. Gdzie jest wróbel? Zbliżamy się do źródła sygnału SOS. Jezus kurw. Kami, co żeś odjebał? Zaraz zobaczę. Spadłeś. No pan specjalnie się zatrzymał. No bo wiedziałem, że coś tu jest nie tak. Ej, ja lubię Destiny, jeżeli chodzi o grafikę. Grafika jest zajebista. Zaraz znowu wpadniesz. Światła? No leć tak jak ci każą. Ja nie mam na przykład punktu. Ale wydaje mi się, że będzie. Ja też nie mam punktu. Tam jest. A, będziemy się chyba bić. Patrole upadłych są dokładnie tam, dokąd zmierzamy. W obozowisku. Pewnie też szukają Variksa. Pośpieszmy się. Wow, ale jakie obrażenia dostaję. Cholera wie od kogo. O, ale te mobki mi się podobają. Wygląd tych mobków. Ale dawno nie strzelałem w Destiny. Tak dziwnie. Wow, ale co szybcy są. To ty zrobiłeś tą dziurę? No? Chodź tutaj. Idę. Ktoś tu pomieszkuje. Wykrywam ślady. Kto tu pomieszkuje? To Brejtek ze zmierzchu kolonii Klovisa Breja ze Złotego Wieku. Tu na Europie. Ktokolwiek tu był, też szukał Variksa. Musieli przechwycić sygnał SOS, zanim my to zrobiliśmy.
Dobra, namierzyłem oryginalne źródło sygnału. To niedaleko. Pośpieszmy się. Mhm. Boże, ile tu śniegu jest. Już mówisz z reguły, że będzie nam to potrzebne? Czyli znowu tylko nie spadł. Przeciwnicy! Co to tu on tak strzela? Nie wiem, ja już mu zepsułem to, co, z czego strzelał. Ja uwielbiam tą broń. Z motywem zarażania. Dobra, ja też temu drugiemu rozbiłem. Ale tu nic nie widać. Jakiś przeciwnik tu jeszcze. A, spadał. Coś strzela jeszcze. A, oni tutaj. Jakiś huragan idzie. O, tu jesteś. Ho, ho, ho. Dobra, wszystkich pokonaliśmy? Chyba tak. Chyba tak. Tym razem Barix naprawdę namieszał. Jeśli do niego nie dotrzemy jako pierwsi, zrobi to ktoś inny. O ile już nie jest za późno. No lecimy, lecimy, Kamil. Nie śpi. Czekaj. Ciemność. Jest blisko. Czemu tak wolno? Ale jest jakaś inna. No poczekam, aż pierwszy ci spadniesz do kanionu. O, cutscenka. Ojcowskiego mu wal. Stara od twoich łap. Przeszukać budynek, znaleźć mi to. Po głosie słychać, że od matki dostał, a nie od ojca. Ale ten liść jest taki konkretny. Ojcowski. Tej nowej mocy. Sami wykujemy swój los. Natka mu rękę zajebała. Żyjesz przeszłością. Powinnam to przewidzieć. Niech wam posłuży za przykład. No pomożemy w tym czasie. Serio? Nie domyśliłem się wcale, że tak będzie. Nie no, musimy mu pomóc, no. Skąd wie, zawsze może być na czas i może zginąć. Barix powinien być niedaleko. Tam, stamtąd dochodzi sygnał Barixa. Ja, widzisz, że to jest easy. No nie trafiam go tak. Kurde, ja nie mogę tu wskoczyć. Na trzy razy musisz chyba. Dobra. Kurde, jest przypadek, włączyłem.
Lauda, masz? No przez przypadek włączyłem. Dobra, mamy go pewnie teraz bronić, co? A nic nie muszę. Leci samolot. Wiem, zauważyłem. Dalej te łapy mogą właśnie wybuch tego atakować. Przynajmniej łap się po tego. Nie jest mocny. Mamy zbyt OP broń. A zatem udowodnij to. Czekamy na odpowiedzi. Chodź do Mariksa. Chodź do Mariksa. To nie brzmi wcale jak jakiś pedofil. No, koniec misji już. Co, idziemy do Mariksa? Zaktualizowano kamień milowy. Koniec misji. Na szybko coś. Bo jeszcze ci Varix nie powiedział o tym sekrecie. Ej, będę lubił tą postać, no. Varix jest spoko. Co wy sądzicie o Varixie? No, okej. Okay. No i się skończył. Varix nam nie wyjawi nowego sekretu, bo Varix już nie może więcej powiedzieć, bo nie mamy kupionego dodatku. Ale Varix gdzieś nas dalej prowadzi mimo wszystko. Tak? Zlecenie. Zbieraj nie ufasz punkt. Varixowi? Ja ufam Varixowi, bardzo mu ufam. Wcale nie jest podejrzanym typem. No ale zobacz ilu... Mi coś gada właśnie. Tak, ja też kliknę. Chociaż... O, nie ufasz Varixowi? Ale swoją nieufność i obwinianie innych zachowaj na później. Ta eliksni, która mnie zaatakowała, to Eranis, złodziejka statku. Nowa Kelkellu, unifikatorka domów. I chcę stworzyć armię eliksni wzmocnionych przez ciemność. Jeśli nikt jej nie powstrzyma, zniszczy nas wszystkich. Ruszaj. Varix pomoże odnaleźć. No tu, żeby przejść te kolejne misje, to trzeba mieć wykupione. No, pewnie tak. No nie no, klikam i pokazuję, że właśnie. No dobra. Bądź teraz. No i tak, my tego nie ruszamy oczywiście. Jedyne co, to ja na przykład jutro, nie wiem, Kamil, jutro będziesz na tym streamie, czy nie, z Destiny? No myślę, że będę. No bo wtedy bardziej sobie... że rankę mam jutro, to... To po prostu sobie weźmiemy i przejdziemy solo, nie? Chodź tutaj w jego chałupie się ustawimy i już zakończymy odcinek. No i okej, moi drodzy, ja mam nadzieję, że ogólnie odcinek wam się podobał. Jak widzieliście, ruszyliśmy kolejny dodatek, wykonaliśmy już pierwszą misję z tego dodatku i na razie nie będziemy robić dalej tego dodatku, bo chcę wykorzystać fakt, że faktycznie porzucenie jest za darmo. Dlatego jutro na streamie spodziewajcie się, że będziemy robić kampanię solo. Może po tej pierwszej misji potem będziemy mieli dostęp do misji wspólnie. Przestań tą łapą machać.
No i co? No i jeżeli oczywiście Wam się odcinek spodoba, to zostawcie łapkę w górę, tak, zostawcie suba. Zapraszam Was także na moje media społecznościowe, Facebook, Instagram, TikTok. No i ja się z Wami żegnam. Nara. Trzymajcie się, elo.